Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego. W środę 14 czerwca ponad 100 dolnośląskich samorządowców zgromadziło się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, aby uczestniczyć w konferencji Odpowiedzialny Lider w trosce o czyste powietrze. Dyskutowano m.in. o działaniach prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy warunków życia mieszkańców województwa dolnośląskiego. Każde działanie ma swoje twarze, swoich liderów. Nie da się przeprowadzić sprawnie różnego rodzaju projektów bez wsparcia, ale też pokazania twarzy. Dzisiaj chcemy na tej konferencji powiedzieć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. W listopadzie 2017 roku Sejmik podjął uchwałę antysmogową. Ona mówi też o tym, że do 1 lipca 2024 roku wszelkiego rodzaju kopciuchy, kotły, które nie spełniają norm unijnych, muszą być zlikwidowane. Ten przekaz musi być dwustronny, dlatego też zaprosiliśmy samorządowców, ale również trzeci sektor, żeby powiedzieć o tym, co robiliśmy, co zamierzamy zrobić, ale też uważnie się wsłuchać w te pomysły, projekty, które są realizowane w samorządach gminnych czy powiatowych. 1 lipca 2024 roku, a więc troszkę więcej niż jeden rok od dzisiaj, to jest ten termin kluczowy, to jest kamień milowy, który musimy osiągnąć w kierunku realizacji uchwał antysmogowych w województwie dolnośląskim. Powinniśmy zlikwidować wszystkie pozaklasowe kotły, wszystkie te, które nie spełniają trzeciej klasy zgodnie z polską normą, po to, aby jakość powietrza w województwie dolnośląskim się poprawiła i po to także, aby też zwiększyć efektywność energetyczną naszych gospodarstw domowych. To jest podstawowe przesłanie dzisiejszej naszej konferencji. No, żeby to osiągnąć, to musimy uzbroić naszych liderów samorządowych w odpowiednie instrumenty prawne, a także finansowe. O tych finansach dzisiaj się dowiemy, jakie możliwości dają fundusze europejskie dla Dolnego Śląska w nowym okresie programowania do roku 2027, ale także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawi, poinformuje, jakie są możliwości, jakie są instrumenty finansowe dostępne w nowym okresie programowania dla samorządowców. A poza tym podyskutujemy na temat dobrych praktyk i dobrych rozwiązań, które już w ostatnim okresie były wdrażane. Dzisiaj dyskusja panelowa z samorządowcami na temat właśnie doświadczeń oraz tego, w jaki sposób współpracować z mieszkańcami na poziomie lokalnym, żeby wymienić kotły, wymienić te pozaklasowe instalacje grzewcze. Troska o czyste powietrze to jest troska o naszą ojczyznę. W związku z tym już my jako samorządy gminne przygotowujemy się również do tej magicznej daty. Najpierw był 1 lipiec 2018, potem następny rok 2024, no i następna data styczeń 2028. Nie ukrywam, że w gminie Góra przygotowujemy również się do realizacji tych uchwał antysmogowych i od kilku lat również realizujemy. W 2017 roku w uchwałę Rady Miejskiej podjęliśmy o przydzielaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła, tak zwanych też kopciuchów. Do tej pory z tej uchwały skorzystało 133 gospodarstwa, czyli udzieliliśmy 133 dotacje na kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Również nasz Zakład Energetyki Cieplnej, który dostarcza ciepło nie tylko dla miasta, ale również dla naszych szkół, przede wszystkim wdraża praktyki związane z niską emisją i przede wszystkim oszczędnością tak zwaną energetyczną. Mianowicie zastępuje tak zwane stare kopciuchy nowoczesnymi kotłami piątej generacji, następnie również wpaja tak zwany system odpylania w kotłowniach węglowych w 5 etapach. Nie ukrywam, że już niebawem będziemy odcięci od tych starych kopciuchów i możemy oddychać świeżym powietrzem. Jak sama nazwa wskazuje, lider to ten, który przewodzi, ten, za którym idą. On daje pewien przykład i za nim postępują te zmiany. Liderzy wśród gmin województwa dolnośląskiego to z jednej strony samorządowcy, ale także całe struktury gminne, które doprowadziły do wymiany dużej ilości kotłów, które także przekonały swoich mieszkańców do konieczności transformacji energetycznej. Mamy przykłady projektów europejskich, które doprowadziły do znaczącej wymiany tych kotłów, jak na przykład gmina Polkowice, która we współpracy z innymi gminami wymieniła przeszło 300 kotłów pozaklasowych w swoim obszarze legnisko-głogowskim.
Mamy działania w Górze Śląskiej, gdzie są zainstalowane czujniki mierzące stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, co dodatkowo informuje mieszkańców o problemach związanych z jakością powietrza, z negatywnym wpływem tego zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i uświadamia, tak naprawdę nawołuje do dokonania zmiany. Mamy takie przykłady bezpośredniego zaangażowania liderów, burmistrzów, wójtów, prezydentów. Mamy też przykład całej struktury gminy, która angażuje się w to rozwiązywanie cywilizacyjnego wyzwania. Dzięki obecności przedstawicieli samorządów konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na temat działań antysmogowych w dolnośląskich samorządach. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.